Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowa na temat. Dziś Państwa i moim gościem w studio jest burmistrz Bielawy, dr Andrzej Hordy. Witam Pana. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, czas na podsumowanie minionego roku i minionej pięciolatki. Przed nami wybory samorządowe. Proszę mi powiedzieć, jak Pan ocenia te minione pięć lat i ten ostatni rok? No tu trzeba powiedzieć, że ten okres był dosyć taki burzliwy, jeśli chodzi o zarządzanie samorządem. Bo pojawiły się dwa takie zdarzenia, które no w poprzednich okresach kadencji samorządowych nie występowały. Tutaj mam na myśli pandemię koronawirusa i konflikt zbrojny w Ukrainie. Te dwa zdarzenia dość mocno odbiły się też na decyzyjności, na zarządzaniu gminą, na finansach gmin. Stąd też był to okres trudny, co nie znaczy, że był to zły okres. Gmina Bielawa realizowała szereg przedsięwzięć rozwojowych, bardzo dużo inwestycji. Udawało się mimo różnych trudności zdobywać też środki zewnętrzne. Łączna kwota pozyskanych środków w ciągu tych 5 lat to jest blisko 120 milionów złotych. I w ślad za tym inwestycje realizowane z wkładem własnym, które sięgają blisko 200 milionów złotych. To dało szansę na zbudowanie potencjału rozwojowego gminy na lata następne. Bielawa rozkopana, wszędzie są realizowane inwestycje drogowe. Ile udało się w sumie dróg wykonać? No, tych dróg to kilkanaście jest już zrobionych i w 2024 roku jeszcze kolejnych kilkanaście ulic. I tutaj chcę jakby podkreślić, że to nie jest tylko taki kolokwialnie nazywany lifting, czyli zdarcie starego asfaltu i wyłożenie nowego. Prace modernizacyjne, które wykonujemy na bielawskich drogach, to są prace polegające na gruntownej przebudowie i często też rozbudowie dróg. Powstało kilka nowych skrzyżowań w postaci ronda i przebudowując drogi wymieniamy też infrastrukturę towarzyszącą, wodną, kanalizacyjną, oświetleniową, powstają nowe chodniki, miejsca parkingowe, więc ta przestrzeń komunikacyjna i przestrzeń publiczna bardzo mocno się zmienia też pod kątem estetyki i funkcjonalności. I taką filozofię inwestycyjną chcemy kontynuować i w bieżącym roku, i w latach następnych. Taka ważna inwestycja to wykonanie inkubatora ICT. Dokończył Pan zadanie. Wcześniej był ART inkubator, etap pierwszy, później etap drugi. Ten trzeci jak gdyby zamknął ten cały kwartał. No to prawda. Tutaj też przypomnę, że jednym z pierwszych celów, czy z celów głównych strategicznych gminy, jest rozwój przedsiębiorczości. Stąd też konsekwentnie realizując ten cel, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie adaptacji wyłączonego z eksploatacji budynku poprzemysłowego przy ulicy Piastowskiej na inkubator ICT i dzięki uzyskanej dotacji w kwocie ponad 12 milionów 300 tysięcy zrealizowaliśmy projekt o wartości blisko 30 milionów złotych. I dzięki temu ten obiekt zyskał nowy blask, nową funkcjonalność. Co ciekawe, 1 grudnia powierzyliśmy zarządzanie tym obiektem Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego, która jest spółką gminną i jest też instytucją otoczenia biznesu, więc spełnia wszelkie kryteria do zarządzania inkubatorem przedsiębiorczości. I na dziś można powiedzieć, że prawie wszystkie pomieszczenia, które z założenia są do stałej rezydencji tak zwanej, czyli dla długoterminowych najemców, są już zarezerwowane i w najbliższych dniach, tygodniach już będą wynajęte. Pozostaną tylko sale, które są jakby przewidziane do takiego rotacyjnego wynajmowania na różnego rodzaju spotkania, konferencje, szkolenia i eventy. Więc myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy od oddania do użytkowania obiektu on będzie w 100% obłożony. A Bielawa jest atrakcyjna dla inwestorów? No myślę, że powoli taką się staje. Ten okres to w kwestii rozwoju przedsiębiorczości to nie tylko inkubator, to także budowa nowych dróg, które komunikują tereny inwestycyjne w Bielawskim Parku Przemysłowym. Sprzedaliśmy kolejne kilka hektarów terenów w Parku Przemysłowym, kilka hektarów w Bielawskiej Podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark. I te inwestycje, już nazwijmy to w hale, w obiekty, w których będzie prowadzona działalność gospodarczą, one są niestety wieloletnimi inwestycjami. W tej chwili przy ulicy Grunwaldzkiej powstaje nowy obiekt. W najbliższych miesiącach też w Bielawskim Parku Przemysłowym powinny rozpocząć się już inwestycje właśnie budowlane.
Natomiast, co najważniejsze, gmina zbyła nieruchomości i budżet gminy zyskał wielomilionowe wpływy ze sprzedaży mienia. Inwestycje, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne, cieszy się dużym zainteresowaniem, bo z tego co widziałem, działki sprzedawane są nawet po 350 zł chyba za metr kwadratowy. A co z budownictwem wielorodzinnym? No tutaj też trzeba powiedzieć, że cała ta kadencja pod kątem budownictwa mieszkaniowego, w tym wielorodzinnego przede wszystkim, no to była chyba najlepsza kadencja w samorządzie po 89, po 90 roku. Bo powstało kilkaset mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Tutaj wystarczy przypomnieć osiedle Zielone Wzgórza, zrealizowane przez spółdzielnię mieszkaniową. Tutaj trzeba przypomnieć budynek deweloperski przy ulicy Żeromskiego. Też Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka z o.o., która gmina jest zdecydowanym udziałowcem, czy większościowym udziałowcem, też zrealizowało kilkadziesiąt lokali mieszkalnych. Plus zabudowa mieszkaniowa, tak jak pan redaktor wspomniał, szczególnie w górnej części Bielawy działki cieszą się bardzo dużą popularnością. Osiągamy rekordowe ceny, nawet blisko 400 zł za metr kwadratowy, co można powiedzieć nawet zaczyna się zbliżać do cen z dużych aglomeracji miejskich. A położenie właśnie w pobliżu gór, w pobliżu jeziora i ten marketing i ta promocja wokół gminy, którą robimy, powoduje, że do Bielawy napływają nowi mieszkańcy. Tu mogę podać ciekawostkę też z ostatnich dni, że poddałem analizie procesy demograficzne, które zaszły w naszym mieście w ostatnim roku i po raz pierwszy od wielu, wielu lat na migracjach, czyli na różnicy ilości osób, które się zameldowały w Bielawie i które się wymeldowały, pojawiła się dodatnia liczba na korzyść ilości zameldowanych z innych gmin. Dotychczas było to wskaźnik około minus 50 osób, czyli więcej osób z Bielawy wyjeżdżało niż przyjeżdżało. Za poprzedni rok jest to wskaźnik plus 10. Nie jest to dużo, natomiast z minus 50 na plus 10 jest to jakieś przełamanie trendu, bo dotychczas było to rok do roku około minus 50, co pokazuje, że właśnie to budownictwo mieszkaniowe powoli zaczyna ściągać ludzi do Bielawy. I co istotne, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne i powroty z zagranicy, tutaj też mamy wskaźnik plus 12. Więc też dotychczas było to albo remisowo, albo z minusem z przodu. Natomiast w ubiegłym roku zarysował się też dodatni wynik, co też jest pozytywne. I my w kolejnych latach planujemy, że będziemy stwarzać warunki do rozwoju budownictwa i wielorodzinnego, i jednorodzinnego. Jest szereg zapowiedzi deweloperskich, które pokazują, że zainteresowanie Bielawą jako miejscem do zamieszkania jest duże. Gmina stworzyła przez tą kadencję cały system opieki nad dziećmi od 0 do 3. Powstał nowy żłobek przy ulicy Wolności. W tej chwili prowadzimy pracę, żeby uruchomić nowy żłobek przy ulicy Ludowej, więc można powiedzieć, że będzie system dla dzieci od 0 do 3. System przedszkoli od dawna funkcjonuje dobrze, placówki szkolne również, więc osoby, które sprowadzają się do Bielawy, wiedzą, że nie jest problem posiadać dziecko i się nim zająć. We Wrocławiu, w Wałbrzychu, gdzie dostępność do przede wszystkim żłobków jest ograniczona, jest to bardzo duży problem, w Bielawie nie. Dzisiaj się sprowadzamy, dzisiaj oddajemy dziecko do żłobka, do przedszkola, do szkoły i można iść do pracy. Spytam się jeszcze o substancję komunalną mieszkaniową. W zeszłym roku dzięki projektowi z wielobranżową spółdzielnią socjalną udało się pozyskać środki zewnętrzne i zrewitalizować wiele mieszkań. Tak, tutaj ponad 3 miliony złotych uzyskała dofinansowania spółdzielnia socjalna ARTE. Gmina przekazała 36 lokali mieszkalnych, które zostały poddane gruntownej modernizacji, plus zakupione zostało wyposażenie. I w ostatnich dniach ubiegłego roku odbyła się komisja mieszkaniowa, znaczna część tych lokali już została przydzielonych. Teraz na początku stycznia jest kolejne posiedzenie komisji zaplanowane, gdzie pozostała część lokali będzie udzielona mieszkańcom. Natomiast tutaj też chcę podkreślić, że takie punktowe działania, one dużego efektu nie dadzą, natomiast trzeba je realizować. Niemniej przygotowujemy się intensywnie do ofensywy aplikacyjnej o środki na termomodernizację substancji mieszkaniowej. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości ruszą środki unijne z nowej perspektywy programowej
2021-2027 jest kilka programów, w których gmina będzie mogła aplikować o duże inwestycje, takie, że w jeden obiekt milion, półtora miliona złotych zostanie wbudowane, powiedzmy, w tą termomodernizację i efekt ekologiczny, a przede wszystkim efekt estetyczny i funkcjonalny będą widoczne już w znacznie szerszym horyzoncie niż tak, jak tylko punktowo. I te zadania będą realizowane w latach 2024-2026, więc w niedługiej perspektywie czasowej estetyka miasta powinna znacznie się zmienić. Porozmawiajmy o elemencie turystycznym gminy Bielawa. Kemping Sudety zmienił się nie do poznania. Jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo turystów, nie tylko z Polski, ale całej Europy przyjeżdża. Park też ciągle jest rewitalizowany. Doszła tężnia i wiele ciekawych atrakcji. Obok przedsiębiorczości turystyka jest drugim filarem rozwojowym gminy Bielawa. Stąd też w tej kadencji także staramy się dużo uwagi poświęcać na wdrażanie różnych projektów w tym zakresie. Jednym z takich odważnych i ważnych tematów, które podjęliśmy, to było przekwalifikowanie terenów z wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety na kemping Sudety. I od tego momentu, to było w 2021 roku, zmieniliśmy markę, ale przede wszystkim zaczęliśmy wprowadzać nowe funkcjonalności na tym terenie, które dają możliwość komercjalizacji. I dzięki temu tylko w 2023 roku do budżetu gminy wpłynęło ponad 1,5 miliona złotych. Mówię o działalności kempingu i tych wszystkich usług wokół. I wypracowano na tym 1,5 miliona złotych nadwyżkę ponad 800 tysięcy. Może to nie jest kwota, która w budżecie gminy jest bardzo mocno zauważalna, niemniej pokazuje, że w ciągu w zasadzie trzech sezonów zbudowaliśmy produkt, który cieszy się dużym popytem. W ubiegłym sezonie w Bielawie spędzono 18,5 tysiąca osobodni, bo to tak się liczy. Każda osoba, która spędza jeden dzień, można powiedzieć, taki wskaźnik przeliczeniowy jest. Więc gdyby te osoby wszystkie na jeden dzień przyjechały, to można powiedzieć, że byłoby duże miasto, dosyć spore miasteczko, 18,5 tysiąca ludzi. Te osoby korzystają z obiektów usługowych, obiektów handlowych i ze wszelkich atrakcji turystycznych, które gmina oferuje. Przywożą też tu swoje pieniądze, że oprócz tych 1,5 miliona złotych, które zostawili bezpośrednio w budżecie gminy, szacujemy, że następny milion został w innych obiektach, które funkcjonują, czy to gastronomiczne, tak jak powiedziałem, czy usługowe, które funkcjonują w naszym mieście. Oprócz kempingu Sudety, tak jak pan redaktor wspomniał, bardzo mocno też rozwijamy ofertę rekreacyjną Parku Miejskiego. Tylko w tej kadencji wybudowaliśmy miasteczko rowerowe, powstał duży parking, a w drugiej połowie ubiegłego roku rozpoczęliśmy inwestycje polegającą na budowie toru do nauki jazdy, taki mini MTB. I w pierwszym półroczu tego roku ta inwestycja zostanie dokończona. Też trzeba przypomnieć, że w tej kadencji najpierw uruchomiliśmy kawiarenkę Eco Cafe, a po pierwszych dwóch latach funkcjonowania, kiedy okazało się, że ten pomysł trafił w przysłowiową dziesiątkę, poddaliśmy gruntownej metamorfozie ten lokal. I po otwarciu tego lokalu padają kolejne rekordy. Czekam jeszcze na sprawozdanie finansowe za rok poprzedni, ale jest wysoce prawdopodobne, że przychody tej placówki przekroczą 1 000 000 złotych w ciągu roku. Więc jest to naprawdę budujące. Panie burmistrzu, a co z dużą inwestycją? Wspomnę tutaj o hali sportowej. Hala miała być budowana, był przetarg, jednak nie doszło do realizacji tego zadania. Przypomnę to, co jakby udało się osiągnąć, bo to było hasło, z którym też startowałem w poprzednich wyborach. I od początku, kiedy objąłem fotel burmistrza, podjęliśmy starania, żeby przygotować projekt budowlany. Ten proces był dosyć żmudny i długotrwały. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęliśmy starania o zdobycie środków zewnętrznych. Udało nam się z trzech różnych programów pomocowych uzyskać ponad 19 milionów złotych. Pierwotnie ta inwestycja szacowana była na poziomie 30-40 milionów, co przy zdobytych dotacjach mogło dać montaż finansowy 50-50. Gmina musiałaby wówczas dołożyć około 20 milionów złotych własnych środków, co w rozbiciu na 3 lata dawałoby dość realny montaż finansowy i realność też wykonania tej inwestycji. Niestety po drodze zdarzyła się najpierw pandemia, a co gorsze później wybuchła wojna w Ukrainie.
nastąpił drastyczny wzrost nośników energii, kosztów pracy, materiałów budowlanych, kosztów transportu, co spowodowało, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy hali spośród 10 ofert złożonych najniższa opiewała na kwotę aż 80 milionów. Zatem 19 milionów, czy powiedzmy do około 20 milionów, które gmina posiadała, dawało konieczność wyasygnowania własnych 60 milionów. W sytuacji budżetu gminy, który opiewa na kwotę około 160-180 milionów, nie ma takiej możliwości, że nawet gdyby chcieć zadłużyć gminę, wskaźniki na to i ustawa o finansach publicznych nie pozwolą, więc odstąpiliśmy od zamiaru realizacji tego zadania w tym montażu finansowym. Udało nam się te 19 milionów złotych przesunąć na drogi, to co mówiliśmy na początku dzisiejszej rozmowy. Ofensywa drogowa jest w dużej mierze dzięki tym pieniądzom, które z hali się udało przesunąć. Niemniej czekamy na środki pomocowe Unii Europejskiej, o których mówiłem, o Krajowym Programie Odbudowy, o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, o Funduszach Europejskich dla Dolnego Śląska. Są to trzy duże, wielomiliardowe programy, w którym obiekty demonstracyjne, obiekty o podwyższonych parametrach energooszczędności, a hala nasza jest halą właśnie demonstracyjną i wielofunkcyjną, co daje wysokie prawdopodobieństwo zdobycia dofinansowania być może nawet na poziomie 70-80%, co dałoby dotację w wysokości 60 milionów. Zatem biorąc pod uwagę, że dziś ceny osiągane w przetargach są ciut niższe, ale nawet gdyby zachować te 80 milionów, to z dotacją 60 milionów gmina musi wyasygnować 20, czyli tyle co pierwotnie zakładaliśmy. Więc czekamy na konkursy, myślę, że one już niebawem ruszą. Będziemy aplikować o dofinansowanie tego projektu. Jeśli tylko uda się zdobyć, tak jak powiedziałem, około 60 milionów złotych dofinansowania, wówczas powtórzymy przetarg i wierzę mocno, że rozpoczniemy budowę tej hali. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać jeszcze o jeden program dotyczący remontów zabytków. Już teraz wiemy i wszyscy o tym mówią, że było to celowe przekazanie pieniędzy dla kościołów po to, żeby przy wyborach do parlamentu mieć większe poparcie. Kościoły też wiedziały, co w zamian mogą zrobić, jakie inwestycje zrealizować. Pan jako jedyny włodarz w naszym regionie nie zdecydował się remontować kościoły, tylko postawił pan na remont zabytków, które są własnością gminy. No można powiedzieć, składając przysięgę przy obejmowaniu funkcji burmistrza, przyrzekałem, że będę działał na rzecz gminy i na rzecz jej mieszkańców i troszczył się o jej majątek, majątek gminy z należytą starannością, nie bacząc na, powiedzmy, mój interes osobisty. Można powiedzieć, że w kontekście konkursu, o którym pan redaktor wspomniał, czyli Polski Ład Zabytki, tak zostały wytyczne tego programu ustawione, że włodarze gmin mieli dylemat, czy złożyć wnioski tylko na rzecz zabytków, których właścicielem jest gmina, czy dopuścić do konkursu też innych beneficjentów, jak chociażby właśnie parafie czy kościoły, jak hotele w obiektach zabytkowych, czy inne firmy, czy instytucje, które działają w obiektach, które są zabytkowe. Ja domniemując, że może być to konkurs z kryteriami politycznymi, bo kryteriów oceny wniosków nie było żadnych, i z racji tego, że zbliżał się termin wyborów parlamentarnych, antycypując, odmówiłem wszystkim innym beneficjentom i złożyliśmy wszystkie 10 projektów na rzecz obiektów gminnych. I tak się okazało, że wniosek dotyczący szkoły integracyjnej, szkoły numer 4 przy ulicy Ludowej, uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 010 000. Dzięki temu będziemy mogli poddać kompleksowej renowacji zewnętrzną elewację. Tu trzeba przypomnieć, że od kilku lat ten obiekt jest ogrodzony takimi płotami zabezpieczającymi, bo elementy sztukaterii kamiennej odpadają od ściany i wprowadzają zagrożenie utraty zdrowia, mam nadzieję nie życia, ale są na pewno niebezpieczne dla użytkowników szkół, dla dzieci. W szkole tej uczy się kilkanaście dzieci niepełnosprawnych, więc teren został wygrodzony i można powiedzieć, dostępność ogrodu i terenu rekreacyjnego wokół szkoły jest mocno ograniczona dla tych dzieci. Więc uznałem, że ważniejszym dla mnie jest interes gminy,
niż życie w zgodzie z potencjalnymi beneficjentami, którzy oczekiwali od burmistrza, od Rady Miejskiej, że złożymy inne wnioski, gdyż upatrywałem w tych wnioskach bezpośrednią konkurencję dla wniosków gminy. I tak jak pan redaktor wspomniał, po ogłoszeniu wyników konkursu miałem dużą satysfakcję, bo okazało się, że miałem rację. Wszystkie samorządy, które tu wokół chociażby Bielawy funkcjonują, poszły na ugodę, na współpracę z kościołami i tak się okazało, że tam, gdzie te wnioski zostały złożone, to zostały wybrane wnioski tylko lub głównie kościelne, gminne projekty nie dostały dotacji. W Bielawie stało się inaczej, złożonych zostało 10 projektów gminnych, więc nie było innej opcji, jak wybranie projektu gminnego. Dzieci ze szkoły numer 4, rodzice, nauczyciele cieszą się. Niemniej ja zbieram dzisiaj żniwo w postaci takich, że ksiądz proboszcz tutaj z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w swoim corocznym wystąpieniu, podsumowaniu działań parafii no dość mocno skrytykował współpracę i z burmistrzem, i z Radą Miejską, nie mając satysfakcji, że nie został złożony wniosek choćby na remont organów szacowany na kilka milionów złotych, nie dodając, że odbyło się to kosztem zdobytej przez gminę dotacji na remont szkoły z oddziałami integracyjnymi. Więc powiedział ksiądz do pewnego momentu, nie dokończając reszty faktów, które zaszły. No i w kontekście właśnie wracając do tematu wyborów, no tego typu wystąpienia z pewnością nie budują pozytywnego wizerunku wobec i organu wykonawczego gminy, i organu uchwałodawczego. Niemniej myślę, że demokracja ma swój rozsądek i swój rozum, swoją racjonalność i że te wystąpienia nie będą skutkowały przy podejmowaniu decyzji przy urnie wyborczej. Ale warto przypomnieć, że to dzięki pańskiemu pomysłowi ładnych parę lat temu wieża widokowa kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została wyremontowana. I z tego co wiem, na inne parafie co roku też staracie się znaleźć w budżecie pieniądze, aby zrewitalizować te obiekty. To prawda, bo tak jak tutaj miałem okazję spotykać się i z proboszczem parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i z proboszczem parafii Bożego Ciała, wyjaśniłem, że w sytuacji tego naboru Polski Ład Zabytki, gdzie dopuszczane były zabytki, które nie są rejestrowe, czyli to nie są obiekty wysokiej klasy, a gmina takich nie posiada, to była to jedyna szansa, żeby wywalczyć dotację na tą szkołę numer 4. Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład minister kultury albo marszałek województwa dolnośląskiego ogłasza konkursy na renowację zabytków i tam już muszą być rejestrowe zabytki, a oba kościoły nasze spełniają to kryterium, bo to są tak zwane twarde zabytki, to tam one mogą konkurować z innymi podobnej klasy obiektami. I w sytuacji, kiedy udaje się zdobyć dotacje z innych źródeł i tak udaje się właśnie to od 3 lat parafii, która jest przy placu kościelnym, gmina za każdym razem stara się dołożyć swoją cegiełkę w kwocie około 50 czy 50 tysięcy złotych rok do roku, więc jest już suma 150 tysięcy. W tym samym czasie parafia pozyskała kilkaset tysięcy z innych źródeł. Ze Starostwa Powiatowego, z Ministerstwa Kultury, czy właśnie z Funduszu Województwa Dolnośląskiego. I dzięki temu ten obiekt podlega gruntownej modernizacji. Więc nie jest tak, że ja czy tutaj Rada Miejska negujemy wsparcie dla kościołów na remont tych obiektów. Niemniej w sytuacji, kiedy dochodzi do bezpośredniego konfliktu interesu, bo tak to trzeba powiedzieć, w mojej ocenie nadrzędnym zawsze musi być gmina. To powiedzmy jeszcze na koniec, jakie ważne plany i inwestycje na ten rok? No rok będzie bardzo mocny, jeśli chodzi o inwestycje. W projekcie, który został uchwalony końcem ubiegłego roku, jest to kwota ponad 50 milionów złotych. W znacznej mierze będą to inwestycje drogowe, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to kilkanaście dróg, ale też planujemy budowę hali Olimpia, hali, która powstanie przy ulicy Wesołej. Będzie to no, też korzystne i dla uczniów ze szkoły podstawowej numer 10. Planujemy wykonać tam kort ze sztuczną nawierzchnią, gdzie w Bielawie powstała w ubiegłym roku szkółka tenisowa. Będą warunki do całorocznej nauki tenisa. Więc tych inwestycji będzie dużo.
Ja wiem, że one są uciążliwe dla mieszkańców, zwłaszcza te drogowe. Niemniej proszę jeszcze o cierpliwość. Drogi czekały na swoje remonty po kilkanaście, kilkadziesiąt lat. W tej chwili ta ofensywa trwa. Kompleksowo będzie przebudowana dalej ulica Żeromskiego, Kasztanowa, Polna, Boczna, Chopina, Słowiańska i tak dalej. A co z ulicą Wolności, bo o to zawsze mieszkańcy pytają. Ulica Wolności, to tutaj też trzeba przypomnieć, że połowa tej ulicy od ronda Bielteksu, czyli od dołu Bielawy aż do marketu Netto, jest to odcinek drogi powiatowej, więc jest w zarządzie starosty Dzierżoniowskiego. Podejmowałem starania, żeby przekonać zarząd powiatu do podjęcia najpierw opracowania dokumentacji technicznej. Zadeklarowałem, że gmina Bielawa może współfinansować nawet 50% opracowania tej dokumentacji, choć nie jest to droga gminna. Mimo tego zarząd powiatu nie podjął trudu opracowania tej dokumentacji. Jakoś bielawscy radni, którzy zasiadają w Radzie Powiatu, też nie potrafili wymusić tego na zarządzie. Stąd też ten odcinek leży niestety odłogiem. Ja nie mam mocy sprawczej. Natomiast druga część od marketu Netto aż do księgarni i do ronda Bielbawu jest w zarządzie gminy i my od dwóch lat pracujemy nad kompleksowym projektem przebudowy właśnie ulicy Wolności, Placu Wolności, ale także ulicy Kopernika i ulicy 3 Maja, żeby cały ten system dróg, które prowadzą do naszego rynku i później wyprowadzają ruch z rynku, żeby kompleksowo przebudować. Myślę, że w tym roku już uda się uzyskać stosowne pozwolenia i jeśli tryb konkursowy będzie nadal podtrzymany, że w połowie roku składa się wnioski o dotacje, na pewno któryś z fragmentów tych dróg będzie składany. Myślę, że to będzie właśnie jakiś fragment ulicy Wolności. Dodam też, że w tym roku przebudujemy ulicę Szkolną i fragment ulicy 3 Maja, więc już z tego dużego projektu zaczniemy pewien fragment realizować. I wierzę mocno, że jeśli te konkursy drogowe nadal będą, tak jak były dotychczas, to my skutecznie będziemy aplikować i ten projekt realizować też w ciągu następnych kilku lat. Dziękuję panu dzisiaj za spotkanie i rozmowę w studio, a państwu przypomnę, że państwa i moim gościem był burmistrz Bielawy dr Andrzej Hordy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia państwu.